No to jest na stanie. Przed nami druga część konferencji prasowej. Trenerze, proszę o komentarz spotkania. Good evening to everyone. Is most important three points for us against one very strong team. They have to respect 42 points who I will have. I think that we start the game little nervous. In the first 10-15 minutes is not good for us. That slowly during the game we can closer to the microphone. Closer. Do you translate? Yeah, that's speak closer. And during the game we have the rhythm, we have everything. We have chance to score. After that we have chance to score second or third. But in this moment maybe we don't have a lot of luck about this. I'm happy about the players. It's a positive thing that they fight to the end about these 3 points. Trener powiedział, że najważniejsze dzisiaj są trzy punkty. Przede wszystkim musimy docenić fakt, że rywalizowaliśmy z mocnym zespołem, który zdobył 42 punkty w dotychczasowych spotkaniach. Trener zwrócił uwagę na to, że zaczęliśmy nerwowo. W pierwszych 10-15 minutach mieliśmy z tym problemy, ale powoli wraz z upływającym czasem nasza gra się rozkręcała. Mieliśmy parę okazji do strzelenia gola, ale ich nie wykorzystaliśmy. No, trener mówi, że na razie jest to kwestia braku szczęścia, natomiast jest zadowolony z zawodników za to, że walczyli o to zwycięstwo do końca. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry wszystkim. Ja bym chciał zapytać o kontuzję, bo chyba kontuzjowany z boiska schodził Makuszewski. Czy to coś na chwilę obecną poważnego? A druga kwestia, ta propos Bartka Widy, czy już na mecz z Krakowią będzie gotowy, czy też jego absencja w dzisiejszym spotkaniu wynikała z tego, że nie jest do końca zdrowy? There is a question about the injuries. The first one is about Makuszewski, because he left pitch during the second half, and was this change the reason of his injury? And if yes, how seriously is this injury? And the second one is about the Bida, because he today was the all game in a bench, and is it the reason that he and will he be ready 100%? But about Makuszewski, he didn't have so injury, mm-hmm. so big injury. He has some problem after the Pogon game. You know that he was delayed with the preparation. He's not ready to play full 90 minutes, and only for this reason I changed him. But here I have to say about Imas, about Prikril, about Vdovic. They came from the bench. They come to the game is very good. About Dabida, yesterday in Zalac's action in the training, he feels some comfortable, and only for this reason I didn't start with him, because he was injured 20-25 days. And when we'll be ready, maybe next week. Jeżeli chodzi o Maćka Makuszewskiego, zszedł z boiska, faktycznie odczuwał tam lekki ból, natomiast nie jest to nic poważnego. Jego zmiana była bardziej spowodowana tym, że po prostu Maciek później dołączył do zespołu i w opinii trenera jeszcze nie jest gotowy na to, żeby rozegrać pełnych 90 minut. Natomiast trener zwrócił uwagę na to, że zawodnicy, którzy dzisiaj weszli z ławki rezerwowych, dali bardzo dużo jakości. Chodzi o Imaza, Prikrila i Wdowika. Co do Bartka Bidy, wczoraj podczas treningu czuł się jednak nie do końca komfortowo, dlatego trener wolał nie ryzykować, ponieważ Bartek jest po dłuższej, ponad 20-dniowej przerwie. No i jest szansa na to, że będzie miał szansę na to, żeby znaleźć się w wyjściowym składzie na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Dobranoc.